Jesteśmy dzisiaj na misji specjalnej i to nie byle jakiej misji specjalnej, ponieważ jest to psia misja specjalna. Przyjechaliśmy celem jej wykonania do takiej wioseczki, mniej więcej godzinę drogi na północ od Warszawy. Wioseczka nazywa się Wola Wodzyńska i tutaj za moimi plecami, w tej wioseczce, powstaje miejsce, które jest absolutnie niezwykłe. Będzie to ośrodek dla niepełnosprawnych psów, taki azyl. On, jak widzicie, jest jeszcze w budowie i ta budowa jest właśnie na finiszu. Jesteśmy w pierwszym w Europie azylu dla szczeniat i psów niepełnosprawnych. Jest to wyjątkowe miejsce, które nie ma nic wspólnego ze schroniskiem. Prowadzi to fundacja dla szczeniąt. Nie ma tu boksów, nie ma kojcy. Są pokoje, jest podgrzewana podłoga, wszędzie jest klimatyzacja, czyli tak naprawdę w 100% domowe warunki. No oczywiście brakuje tego człowieka, brakuje tej miłości. Natomiast nie miłości, mam nadzieję, że nie będzie z naszej strony brakowało. Natomiast psiaki mają pokoje, mają wygodne posłanka, mają zabaweczki. Wszystko jest przystosowane, mówię, do takiego domowego wiktu i opierunku. Przy okazji jest grupa wolontariuszy, która indywidualnie opiekuje się każdym psiakiem. Co ważne, wolontariuszami i pracownikami tego azylu będą osoby niepełnosprawne. Bo słuchajcie, tak naprawdę tylko one są w stanie w 100% zrozumieć niepełnosprawnego psiaka. Te osoby niepełnosprawne będą również tu mogły mieszkać. To nie jest tak, że one będą na dojazdy, tylko mają również pokoje, żeby móc tu mieszkać i pomagać w każdej chwili. 24 godziny na dobę będzie tutaj pomoc fachowa, ponieważ mamy również wykształcenie medyczne. Osoby, które będą tu mieszkały, mają wykształcenie albo weterynaryjne, albo medyczne. Ten ośrodek już na dniach będzie się otwierać i na dniach już wszyscy czworonożni stali lokatorzy, to znaczy no, tymczasowi, bo będą się adoptować, lokatorzy będą tutaj wprowadzani, ale zanim to nastąpi, jest do zrobienia co nieco rzeczy. Trzeba dzisiaj złożyć i pomalować budy, trzeba uprzątnąć podwórko oraz trzeba uporządkować kilka rzeczy w środku i na zewnątrz, więc zakładam rękawice, biorę się do roboty, lecimy tam. Tu, w każdej, tu, tak? Te same. Tu, dobra. Tutaj też dwa. Dobra. I znowu. Tu, dobra, tu, tu i tu. Tego się nie spodziewałam. Cześć, Odynia. Albo tu masz takie beżowe, malutkie, ładne. A to jest ta, co była do trymowania? Tak, to jest ta, którą zaraz w ogóle Ryszą powinnam wziąć i dokończyć jej. Ona też jest szczelna. A, tu są juniorki, okej. One mają około 1,5 tygodnia. One już zaczynają oczy otwierać. Masz to oczko? Faktycznie, no ma. My też nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ktoś mówi, że znalazł szczeniaki w lesie, takie małe, to rzeczywiście znalazł, czy nie odłączy od swojej suki i chce się problemu pozbyć, tak? Mhm. Więc się przez sąd, to czasami na palcu można podnieść i trzymać, no i wisi. Jestem wolontariuszem, ja dojeżdżam w ogóle z Łodzi, jestem z Łodzi, więc kawałeczek drogi jest. Lubię robić to, co robię, trzymam się gdzieś tam blisko tych psiaków. W Łodzi, jak jeszcze więcej się przybywało w domu, na domu tymczasowym trafiały do mnie właśnie psiaki, często niepełnosprawne, miały problemy ortopedyczne, neurologiczne. Kilka psiaków u mnie dożyło swojego końca, mam nadzieję, że szczęśliwego. Żelka 2 kilometry od fundacji, od skrętu, leżała na samym środku drogi. Potrącona, ciągnęła za sobą tył, nie trzymała na początku moczu kału. Temperaturę miała mocno niewyczuwalną, bo poniżej 32 stopni. Pierwsze 3 dni spędziła w inkubatorze. Pan weterynarz stwierdził, że 10 minut nie byłoby psa niestety, bo ona już zaczynała sinieć, zaczynała sztywnieć, taka się niefajna robiła. Trafiła do Czech, do naszego doktora, który operuje ortopedy.
uratował jej dupcie, uratował ogonek, który no wisi, nie dynda sam, niestety nie będzie nigdy sprawny, ale cieszy się życiem, biega, wszystko trzyma tak jak należy, no i jest nasza. Nie jestem tutaj dzisiaj bez powodu. Pretekst do tego, żeby zjawić się tutaj w azylu, dał mi Google Pay, czyli system płatności przez internet. Google Pay organizuje teraz taką akcję pomnażania dobra, która polega na tym, że do każdej darowizny przekazanej na dowolną zbiórkę na stronie ratujemyzwierzaki.pl, darowizna musi być przekazana przez system Google Pay, Google Pay dorzuci dychę, czyli jeśli na przykład płacisz na jakąś zbiórkę 5 zł, to Google dorzuca do niej dychę, a dzięki temu do zwierzaków w potrzebie wędruje nie 5, tylko 15 zł. Sprawa jest mega prosta. Wchodzisz na ratujemyzwierzaki.pl i wybierasz zbiórkę, do której chcesz się dorzucić. W moim wypadku jest to zbiórka na wyposażenie tego azylu, w którym dzisiaj jesteśmy. Wchodzisz w konkretną zbiórkę i klikasz wesprzyj. Potem wybierasz kwotę. GPay dorzuca dychę do wszystkich wpłat powyżej 5 zł realizowanych przez Google Pay. W sekcji płatności zaznaczasz więc GPay, potem akceptujesz regulamin, potwierdzasz płatność i voilà! Wszystko trwa dosłownie mniej niż minutę. Na moim telefonie GPay jest zainstalowany już od dawna, bo płacę telefonem. Jeśli ty nie masz zainstalowanej tej aplikacji, to jej zainstalowanie i podpięcie pod nią karty trwa dosłownie 5 minut i przez internet Google Payem można płacić na każdym sprzęcie, i na komputerze, i na telefonie, i z Androidem, i z iOS-em. Jeżeli chodzi o pomoc finansową, jak najbardziej przelewy. Natomiast jest również możliwość zakupu rzeczy, bezpośrednio podkładów, karmy, również środków czystości. Można, słuchajcie, w zwykłym dyskoncie kupić worki 120-litrowe, środki, które pomagają utrzymać czystość. To jest 450 metrów kwadratowych przestrzeni do czyszczenia. Zabawki. Można wysyłać wszystko tutaj do nas. Wola Wodzyńska 25, gmina Ojrzeń. Pomagać zwierzakom można na wiele różnych sposobów, albo tak jak my dzisiaj angażować się w różne prace fizyczne, albo tymczasować zwierzaki, albo organizować wśród znajomych czy wśród rodziny zbiórki niezbędnych rzeczy dla azyli, dla fundacji itd. Każda z tych form pomocy jest nieoceniona, ale akurat teraz składa się tak, że dzięki tej akcji Google Pay można zrobić trochę więcej dobra za trochę mniej pieniędzy. Akcja dorzucania tej dychy do wpłat powyżej 5 zł na ratujemyzwierzaki.pl trwa do wyczerpania budżetu, który wynosi 35 tysięcy złotych, więc jest całkiem sporo dobra do zrobienia. Zachęcam Was bardzo do tego, żebyście wpłacali. Wszystkie linki, wszystkie niezbędne informacje, które są Wam potrzebne, żeby przejść przez ten proces, znajdziecie w opisie pod filmem. I co? Na dzisiaj ode mnie to jest wszystko. Widzimy się za tydzień, tak jak prawie zawsze. Buzi! I stand by